Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem znów przenosimy się na naszego paladyna i mam nadzieję, że tym razem uda nam się już zmienić te nieszczęsne gemy, do których mieliśmy podejście w ostatnim odcinku, ale niestety nie udało nam się tego zrobić. No i standardowo w tym odcinku ogarniamy postać, zmieniamy gemy i tak dalej, a w kolejnym sobie ruszamy bezpośrednio do lochów bez żadnych tam wcześniejszych czynności, tylko po prostu od razu będą lochy w kolejnym odcinku. A w tym sobie ogarniemy postać. No mówię, uzbierałem tutaj 9 milionów drewna. Jeszcze sobie dzisiaj zakręcimy kółkiem. Może coś u hazardzisty tego nowego wygramy. Może coś tam nam się uda jeszcze, wiecie, dozbierać, tak aby tych gemów po prostu, tak aby starczyło na te gemy, na zmianę tych gemów. No i okej, tak jak ostatnio mówiłem, mieliśmy też weekend epicki. Pozmieniałem tutaj sobie itemki, no sporo mi dały, nie ukrywam, bo dały mi tak około, no tak myślę, że średnio z 50 statystyk na każdym itemku. Oprócz tego sobie zmieniłem broń, tą co miałem tam tymczasowo, tylko znalezioną na potrzeby tamtego odcinka, to sobie zmieniłem na taką inną, myślę, że też nie jest zła, 20% run, nawet niezły rozrzut, więc myślę, że jest ok. No ale dobra, na razie nie mamy tu żadnego epika, więc sobie od razu poszukamy do kibelka, żeby coś spłukać. No i mówię, no ogarniemy sobie na początku postać, a potem sobie przejdziemy po prostu do tych gemów, do kopania tych gemów. Także myślę, że tak będzie w porządku, już tak zresztą robiłem na berserku, więc myślę, że będzie po prostu ok. Dobra, mamy jakiegoś buta na wszystkie cechy, no ale to jest tylko do kibelka, więc to nie ma znaczenia. Okej, jak my tutaj z aurą stoimy, 11,5, ponad pół, więc nawet nie jest źle. I teraz sobie to może od razu do kowala, bo to i tak na wszystkie cechy. Nie wiem, czy chyba nie będę tych zwykłych itemków rozmontowywał na razie. Co wiedźma tu potrzebuje pasy, więc je po prostu sprzedam, bo raczej dzisiaj będę miał jeszcze itemki po prostu z lochów. Ale to już mówię w kolejnym odcinku, bo będę te odcinki nagrywał jeden po drugim. Dobra, tu zrobione, przechodzimy do tego hazardzisty, żeby czasu nie tracić, porzucamy tu sobie kostkami. No drewno nam się przyda zdecydowanie. Zobaczymy, czy coś nam się tutaj uda, no niestety nie. Także tak jak mówię, no w kolejnym odcinku po zmianie tych gemów będę chciał sobie zamknąć wieżę przede wszystkim, bo już mam tutaj 320 poziom, jak widzicie, wbiłem sobie zawki. I... oj, to nie... myślałem, że to dopiero będzie drugi rzut. Wbiłem sobie zawki, więc już nawet niezły jest ten poziom. Tam top 1 paladyn, czyli standardowo demonko, ma 322. My w tym kolejnym odcinku będziemy chcieli chociaż o jeden więcej pocisnąć. No czy nam się to uda, to zobaczymy. Podejrzewam, że trochę zrobimy, więc już się zapowiada ten kolejny odcinek ciekawie. Zrobiłbym to w jednym, bo wiem, że może wam się to nie podobać, że tak rozdzielam, ale po prostu nie chcę, aby odcinek trwał 40 minut. W ogóle zobaczcie, jakie słabe nagrody znowu. Dobra, rzucamy jeszcze raz. Nie chcę, aby odcinek trwał 40 minut, jak nie lepiej, więc po prostu dlatego dzielę je sobie na dwa. No te klepsydry, golda i tak ten hazardista daje mało, z tego co zauważyłem. No i okej, na dziś wystarczy, więc już dzisiaj sobie nie porzucamy. A rękę tutaj mam zrobioną, o, kupca mam za 2 godziny, już dzisiaj rano, bo nagrałem ten odcinek dosyć późno. Tutaj sobie już zrobimy tą arenkę, no bo te 3 levele, o ile wbijemy, nas nie zbawią. Poza tym niedługo jest, szczerze mówiąc, północ i nie wiem, czy się wyrobię z tym drugim odcinkiem przed północą, więc najwyżej mi się po prostu zresetuje. Ostatnio sobie zaatakowałem tak z... a, koniec już, dobra. Ostatnio zaatakowałem sobie tak z 15 razy demonko, no i tak 2/3 walk wygraliśmy, mimo że on miał cały czas wyższy level, więc wydaje mi się, że jest ok. Dobra, tutaj tego kowala, tak jak mówiłem, zostawiamy na później. Lecimy sobie tutaj pupilki. Sporo mamy tych karmień i cały czas się tutaj wysoko, jeżeli chodzi o ich poziom, utrzymujemy. I w rankingu, jeżeli chodzi o samą po prostu liczbę tych karmionek. Tylko tutaj standardowo z wodą odstajemy, no bo tak jak... to akurat nic dziwnego, no woda jest dla nas tak naprawdę, bo daje nam siłę, więc nie może być za mocna. Także okej, a co my dzisiaj mamy? Ogień. No i tym szlawężem, jakbym go wbił na 9,9, by można spróbować przeklikać, szczerze mówiąc, tego ostatniego w tej wodzie. I tak go sobie potem dobijemy na 100 tego szlawęża, to wiadomo, dla samej premii. Ale myślę, że zaraz to będziemy mogli zrobić. O, tu przegraliśmy, to ciekawe. Tylko ja sobie zakręcę kółkiem, bo i tak tym kółkiem mam w planie kręcić przed lochami.
i może nam jakaś tutaj śliweczka wypadnie. Dobra, czy my chcemy ten portal? No chyba na razie nie, chyba go sobie zrobimy po gemach. Tutaj póki co nic, mamy 7 miliona, to kosztuje 16, więc cały czas zbieramy, nic tu nie chcę ulepszać w tym czasie. Tutaj sobie możemy walnąć, ile on ma? 22%, a to w sumie też mogłem po gemach dopiero, ale dobra, mniejsza z tym. I tak myślę, żeby to aż tyle nie zmieniło. Tego Tokio sobie przeklikamy na szybko, jeżeli chodzi o podziemia. No i myślę, że tutaj to kółko. No jakieś tam jabłuszko wypadło, ale chyba śliwki nie było. Poczekajcie, bo mi tu w ogóle jakiś itemek. Wiedźma pasy dawała, z tego co pamiętam, pasy. Dobra, to to wyrzucamy. Tu mamy jakiś gemik na siłę, zostawiłem, bo to z tej nowej kopalni z 15, więc może nas zainteresuje. W zależności jak nam te gemy pójdą, tak naprawdę. Dobra, co ja tu chciałem? Aha, czy mi poleciało? Nie poleciało mi. No dobra, to może przeklikam tak sobie troszeczkę tego hydrowira. No on tutaj by pękł pewnie, bo te dwa poziomy nie dadzą nie wiadomo ile. Ale też czy mi się chce jakby napinać o niego, czy sobie po prostu na spokojnie tego szlawęża nie dokarmić do tego setnego poziomu. Raczej mnie to nie zbawi, powiem wam szczerze. No ale dobra, no kliknijmy sobie jeszcze, a do tych jeszcze 10 razy. Może padnie, a nie to trudno. Tak jak mówię, no nie zbawi mnie tam jeden dzień w tą czy w tą złapanie tego hydrowira, więc jakby... Dobra, no nie padł, szkoda. Więc no mówię, jakby mi to nie robi różnicy. Dobra, może sobie troszkę w statki damy, jak my tu wyglądamy. No teraz chcemy tą siłę ładować. No tak myślę, że zostawimy z 50 na te gemy. O, to w ogóle drogie już jest na tym poziomie, na tej postaci w sensie. Dobra, klikamy zakończ, no zaczyna się fajnie. Ile kosztuje w ogóle? A, to bardzo tanie jest, no to mniejsza z tym. O, drewna nam w ogóle sporo poleciało z kółka, nawet nie zauważyłem wcześniej. Tylko poczekajcie, czy my tu mamy wszystko zrobione? Wydaje mi się, że wszystko. Tutaj jest, katapulta jest, jest. Tutaj wszystko, w lochach to sobie zrobimy za chwilkę. Pupile są zrobione, tutaj porobione, tuławkę mam już zrobioną dawno, kibelek, no dobra, wszystko. Okej, to szukamy tych gemów, nie ma co jakby przedłużać i już mamy czarnego dużego. W ogóle właśnie, co do salek, to jeszcze dzisiaj przed chwilą tak naprawdę z godzinę, dwie temu wbiła nam jeszcze jedna salka. Już mamy 9-15, więc jakby no na te czarne gemy będzie duża szansa. Także bardzo się cieszę, no i ten od razu raczej poleci do broni. Myślę, że nie ma co tutaj się zastanawiać za bardzo. No dobra, lecimy dalej. Nie ma co się podniecać, tylko trzeba dropić. No jest to kosztowne, nie ukrywam. Zacząłem tutaj sobie jeszcze kwatery w międzyczasie ulepszać, żeby mi cokolwiek... To był czarny? Nie, już myślałem. Żeby mi cokolwiek leciało w tle. Ale topnieją te surowce, no boli to boli. Powiem wam szczerze, że z każdego gemu się cieszę, bo tak naprawdę dla towarzyszy też przyda nam się wymienić. No już nie mamy miejsca, dobra. Trochę nam na inteligencję tutaj poleciało, więc sobie po prostu powymieniamy. Tu jest 590, tu jest słaby, bo 420, tu jest słaby, bo 422 i ten 437 możemy wymienić. Tego od razu wyrzucamy, siłę prawie 500, ale czy my chcemy wymienić? No tutaj ma sporo na HP. Oj, tam był jeden 384, znaczy 388, dobra, to wymieniamy. Zręczność mamy jeden jakiś taki w miarę, 542. O, o, tam były dwa słabe, o, 409, no to on też ma słabiutkie te gemy. No tak jak mówię, no tutaj z każdego jestem zadowolony tak naprawdę. Gemiku, który nam wydropi, bo nam to da nam to strasznego boosta, zwłaszcza wieży, którą chcemy zamknąć w kolejnym odcinku. I zwłaszcza tam w 13 piętrze, w tym... w mroku. O, tutaj kolej 377, kurde, nie widziałem tego, dobra. No na razie dla swojej postaci mamy tylko jeden gem, więc nie fajnie. A już nam troszkę tutaj tych surek zleciało, już nam kamień też, nadwyżka się skończyła. Ojojoj, w ogóle nam nic nie leci dla nas, zobaczcie. Czyżby powtórka z wymiany gemów? No dobra, jest coś na siłę. Plecak pełen znowu. Dobra, no w sumie to te najmniejsze nawet też będą dobre. 450 tam widziałem, więc wymienimy. Tutaj znowu jakiś 454. Ten sprzedajemy, ten sprzedajemy, to sprzedajemy. HP, no to temu wojowi można coś tam podmienić. 457, a coś...
Tutaj nie, dobra. To za to 457, no i jakaś zręczność jeszcze fajna nam poleciała. 414 tam było w broni, on ma dobre. Ja im w tych broniach raczej wymieniałem na bieżąco. Dobra, to za tego. No i mamy coś na siłę, 527. Zobaczmy, jak to u nas w ogóle wygląda. No chyba sobie ten na HP podmienimy na siłę, szczerze mówiąc. A w broni sobie podmienimy ten na czarny. No i tutaj w zasadzie to te gemy nie mamy takich złych, no dwa byśmy mogli wymienić. No i te czarne malutkie są, no one są słabe dosyć. No ale dobra, zobaczymy, co nam jeszcze poleci. Kolejne gówno. Ojojoj. No to jak widać, tyle surowców też nie starczyło, żeby fajnie sobie tutaj pozmieniać. No kurde, zobaczcie, chyba nam ani jeden duży na siłę nie poleciał. To jest dramat. Dobra, ale zobaczcie, ile szczęścia za to. To można też wywalić. Dobra, to na razie zostawiamy. Ten mały może w sumie zostawimy. O, jest jakiś czarny, to fajnie. No jakiś na HP jest. O, jest jakiś duży na HP, okej. Znowu duży na HP. No i nie mamy miejsca. Dobra, no i teraz już można coś w miarę pomyśleć. Więc tak, no chyba tak jak mówiłem, myślałem, że to na siłę. Tego na HP sobie podmieniamy tak. Tego w broni sobie podmieniamy tak. I teraz bym chciał któregoś z tych czarnych. 250, 250. To obydwa są takie same, więc ja je sobie po prostu podmienię. Tutaj na HP bym wymienił tego, bo poczekajcie, jakie to są? 562, 583. Więc tak, no na pewno za to podmienimy. Tu już są same na siłkę, więc zbytnio nie ma za co. Dobra, weźmiemy to na bok i jeszcze tutaj na siłę pamiętam, że był ten dosyć słaby, więc go też wymienimy. Tego możemy na spokojnie sprzedać. No i mamy jakiś duży na zręczność. To nam się na pewno dla naszej Kunegundy przyda. 414 tam był. Zamiast nie mogę zapamiętać, cały czas muszę sprawdzać, wiecie, po kolei, no ale trudno. Dobra, no i tu za tego. No i okej, no powiem wam szczerze, że nasi towarzysze przynajmniej się przebrali, jeżeli chodzi o tą wymianę gemów. No bo my tutaj nie bardzo, no jeszcze o, jakiś na siłę jest, to spoko. Kolejny na siłę, średni, bo średni, ale jest. No i dobra, ostatni kamyk chyba możemy wydobyć, dokładnie. I co to będzie? No i to będzie jakieś gówno. Niefajne. Ponieważ malutki na HP, no ale olewamy. To olewamy, dobra, i tam chyba akurat mieliśmy dwa na siłę do podmiany, tak szczerze mówiąc. 466, 465. No tak, to te sobie podmienimy. Zawsze to coś tam nam da. 518, no nie jest to rewelacja, ale okej. Ten na HP duży myślę, że zostawimy, nie ma problemu. No i dobra, i tak naprawdę to w sumie te gemy mamy już takie w miarę. Tutaj mamy jeszcze w ogóle 274 czarny, nie zauważyłem go. No ale tak szczerze, no te dwa czarne bym chciał jeszcze wymienić na takie 300 plus przynajmniej. No ale cóż, no nie można mieć wszystkiego. Tutaj już nawet sobie nie możemy zacząć kopać kolejnego. Będziemy musieli poczekać, aż znowu jakieś surowce zbierzemy. No ale dobra, myślę, że nie ma tragedii, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o tą wymianę gemów. Na pewno tutaj nasi towarzysze bardzo się wzmocnili i my też nie ukrywajmy, że też się wzmocniliśmy. No tutaj czarny duży nam poleciał, tutaj te najsłabsze poniżej 500 gemy żeśmy podmienili. No mówię, te czarne dwa bym jeszcze chciał podmienić, ale, no ale to może jakoś tam w przyszłości się uda. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No ale dobra, myślę, że to było na tyle w tym odcinku. Tak jak mówiłem, tutaj mamy tylko ogarnianie postaci. Czy ja tu coś jeszcze mogę zrobić? Tak, możemy sobie walnąć ten portal. 175, no prawie, mało brakło. Szkoda, bo by się przydał na lochy. No ale cóż. No i co więcej, chyba wszystko jak na ten odcinek. Ogarnęliśmy sobie postać, tutaj jeszcze możemy sobie w siłkę troszkę wpompować tego golda, bo już nam się nie przyda na ten moment. Czy my tutaj, jeżeli chodzi o czary, jesteśmy ok? No tutaj w ogóle nie ma żadnych czarów, jeżeli chodzi o lochy. Wszystko jest podawka, a ja mam podawkę zaczarowane Toeku, którego użyłam do awki zresztą, więc tutaj jakby nie mamy co póki co czarować pod te lochy. No okej, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę. Możecie zasubskrybować kanał. Wbić na Discorda dla widzów, który jest pewnie w opisie, jest pewnie w przypiętym komentarzu. Bo tam się też fajne rzeczy dzieją. No i co? Zapraszam was na kolejny odcinek, który nagrywam już za chwilę, gdzie będę klikał hardo lochy. I mam nadzieję, że uda nam się dużo pocisnąć. Także dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.